chronologicznie konferencji prasowej Koła Poselskiego Konfederacji w Sejmie IX kadencji. Jeszcze prace tego Sejmu nie rozpoczęte, ale już pracuje nasze koło poselskie. Oddaję głos panu prezesowi Korwinowi. Kłaniam się. Koło się zebrało. Wybrało wiceprzewodniczącym i rzecznikiem prasowym pana Krzysztofa Bosaka, a dyrektorem biura organizacyjnego pana Włodzimierza Skalika, który tutaj stoi. I tutaj poproszę jeszcze o głos kolegę Winnickiego, który przedstawi sprawę najważniejszą. Proszę państwa, oczywiście wybraliśmy również przewodniczącego koła i tę misję będzie kontynuował kolega poseł Jakub Kulesza. Chciałem powiedzieć, że wszystkie te kandydatury, zarówno przewodniczącego Jakuba Kuleszy, jak i wiceprzewodniczącego Krzysztofa Bosaka, jak i dyrektora biura pana Włodzimierza Skalika, to postawienie tak naprawdę na ludzi sprawdzonych w pracy, ludzi fachowych, w przypadku naszych posłów to również na osoby z doświadczeniem parlamentarnym, obaj je reprezentują, i doświadczeniem, jeśli chodzi o działalność polityczną, społeczną, medialną. Wiceprzewodniczący będzie również pełnił funkcję rzecznika prasowego, czyli Krzysztof Bosak. I w tym momencie chciałem oddać głos nowemu przewodniczącemu, nowemu staremu przewodniczącemu koła, koledze Jakubowi Kuleszy. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaufanie i cieszę się, że będę mógł kontynuować tę misję już w starym, nowym kole poselskim Konfederacja, powiększonym prawie trzykrotnie. Startowaliśmy do wyborów jako Konfederacja, jako suma trzech środowisk. Za sprawą synergii okazało się, że Konfederacja to jest coś więcej. I dlatego tworzymy koło Konfederacja. Razem będziemy walczyć o ideę, na które głosowało 1 250 000 wyborców, i jako Konfederacja będziemy wspólnie realizować program, który obiecaliśmy wyborcom. Zarówno ja jako przewodniczący, jak i Krzysztof Bosak, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego i rzecznika prasowego, a także pan Włodzimierz Skalik, pełniący funkcję szefa dyrektora biura, będziemy pełnić tę funkcję jako Konfederacja i z tego będziemy rozliczani. Także będziemy realizować to, co obiecaliśmy w trakcie wyborów. Dziękuję bardzo za obecność na konferencji. Czy mają państwo pytania? Wyjaśnienie, absencję pana posła i wiceprzewodniczącego Krzysztofa Bosaka tłumaczy fakt, że jest już chyba w samolocie na Wyspy Brytyjskie, gdzie spotka się z naszymi rodakami, których z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Jak zareagowaliście panowie na wyznaczenie daty 12 listopada na pierwsze inauguracyjne posiedzenie Parlamentu Europejskiego? No, ja pamiętam dokładnie 4 lata temu pierwsze posiedzenie Sejmu rozpoczynało się właśnie 12 listopada. Dobrze pamiętam, bo to były moje 25. urodziny. Teraz to będą 29. urodziny, więc kolejny przepiękny prezent, że jeszcze większa liczba wolnościowców, przedstawicieli ideowej prawicy znajdzie się na tym pierwszym posiedzeniu. Smuci tak daleki termin. To jest ostatni możliwy termin, w jakim mogło się ono odbyć. Nie wiem, czego osoby wpływające te decyzje się bały. My nie zamierzamy czekać aż do 12 listopada. Dowodem na to jest dzisiejsze posiedzenie, pierwsze posiedzenie koła Konfederacji, na którym już rozpoczęliśmy nasze prace, przygotowania do ciężkiej pracy, jaką tu w Sejmie będziemy wykonywać. Gdzie państwo mają swoją siedzibę w Sejmie? I czy są państwo z niej zadowoleni? No, pytaliśmy w tym tygodniu, zasięgaliśmy słowa, zapytaliśmy w Kancelarii Sejmu, czy takie kwestie jak rozmieszczenie pomieszczeń, czy także komisji sejmowych są już znane. Otrzymaliśmy nieoficjalną informację, że nikt o tym jeszcze nie myśli. Myślę, że od poniedziałku będziemy starać się o to, by mieć pomieszczenie tutaj w budynku głównym gmachu Sejmu jak najbliżej mediów, tak by móc jak najszybciej nasze działania relacjonować obywatelom. Co do komisji, to też tutaj oczekujemy, jako że to jest pierwszy raz od 97 roku sytuacja, w której koło poselskie dostaje się w ramach list, że nie tylko będziemy korzystać z przysługujących nam przywilejów, między innymi obecności na konwencie seniorów, udziału w konwencie seniorów, ale także, że będziemy mogli ciężko pracować w komisjach i nikt nas z tych komisji nie będzie wyrzucał, że we wszystkich komisjach nasze przedstawiciele będą mogli się znaleźć.
Czy Państwo już złożyli tę skargę wyborczą do Sądu Najwyższego? Jeżeli tak, to kiedy? Czy została przyjęta? Jeżeli nie, to dlaczego jeszcze nie? Skarga wyborcza jest składana w dniu dzisiejszym i sąd zbiera te wszystkie protesty wyborcze i będzie rozpatrywał łącznie. Także kiedy Sąd Najwyższy to zrobi, to już nie od nas zależy. Pojawiają się różne opinie, komentarze po Państwa informacji, że Państwo złożą tę skargę wyborczą. Niektórzy twierdzą, że ona jest właściwie skazana na niepowodzenie. Jakie jest Państwa zdanie? Państwa jesteśmy obrad? Legalistami. Stoimy na gruncie prawa. To prawo nie we wszystkich aspektach nam się podoba. Jesteśmy tutaj właśnie po to, żeby je zmieniać. Ale póki ono obowiązuje, stoimy na gruncie legalizmu. Proszę Państwa, doszło do największego po roku 1989 zamachu na wolne wybory w postaci manipulacji telewizji publicznej i niewykonywania wyroków sądów. I to musi być w jakiś sposób przez Sąd Najwyższy w naszej opinii uwzględnione. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ze względu na Państwa komfort pracy mamy nadzieję, że to pomieszczenie, które wyznaczy marszałek Sejmu, to nie będzie najbliższy składzik na szczotki. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękujemy.